mocnego zapału, ciekawych pomysłów i kontynuacji zainicjowanych już działań. Tego życzy niedzieli papież Franciszek. Jesteśmy zaszczyceni i niezmiernie wdzięczni Ojcu Świętemu za dostrzeżenie nas, za docenienie naszej pracy i za błogosławieństwo, którego udzielił redakcji z okazji 95. rocznicy powstania niedzieli. Dlatego nie możemy odmówić sobie tej przyjemności podzielenia się tą radością z naszymi czytelnikami i zamieszczamy cały tekst papieskiego listu na pierwszych stronach bieżącego numeru. Słowa papieża Franciszka utwierdzają nas w przekonaniu, że 95-letnia niedziela nie może pozostać prasową jubilatką, lecz musi stopniowo przekształcać się w nowoczesne i inspirujące czasopismo, dostosowane do wymagań współczesnego czytelnika. Na tej drodze potrzebujemy jednak wsparcia, tego niegasnącego zapału, a także ciągle nowych pomysłów, aby sięgać głębiej i patrzeć dalej. Kto z Polaków może wkrótce zostać ogłoszony świętym lub błogosławionym? Jakimi kryteriami możemy zmierzyć świętość? I co z tym wszystkim ma wspólnego Robert Lewandowski? Na te pytania w obszernym wywiadzie odpowiada ksiądz Bogusław Turek, jedna z trzech najważniejszych osób w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie. Duchowny przypomina, że Kościół to nie fabryka świętych. 14 kwietnia obchodziliśmy ustanowione przez Sejm Święto Chrztu Polski. W związku z 1055. rocznicą tego wydarzenia na łamach niedzieli piszemy, czy przyjęcie chrztu przez Mieszka I było wynikiem zimnej kalkulacji, czy prawdziwego nawrócenia. Chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby. Na naszych łamach przypominamy jednoznaczne nauczanie świętego Jana Pawła II na temat piątego przykazania. Jest zakochanym w tenisie 24-latkiem. Efektem tego zakochania była niedawna wygrana w turnieju ATP Masters 1000 w Miami, czyli największy sukces w historii polskiego tenisa w grze pojedynczej. Prezentujemy sylwetkę Huberta Hurkacza i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie ze specjalnymi nagrodami. Czasu mamy zawsze tyle samo. Problem w tym, na co go przeznaczamy. Nasze wybory pokazują, co dla każdego z nas jest naprawdę ważne, a co tylko pożera nasz cenny czas, nie przynosząc żadnych korzyści. A gdyby tak 20 minut dziennie poświęcić na czytanie? Pisząc o pokoleniu nieczytających, zachęcamy do zaprzyjaźnienia się z książkami. Przyszedł na świat w dniu narodzin Matki Bożej, a w wieczny rejs wyruszył parostatkiem w poniedziałek wielkanocny. Zostawił jasne przesłanie – dla człowieka wierzącego nie ma sytuacji przegranych. Wspomnieniami o Krzysztofie Krawczyku dzielą się biskup Antoni Długosz, który zaśpiewał z artystą słynną piosenkę „Europo, nie możesz żyć bez Boga”, oraz ksiądz Stanisław Jasionek, proboszcz z Częstochowy, wieloletni spowiednik piosenkarza. Od ćwierć wieku mieszka w Montrealu. Pisze o wysokich mandatach za nieprzestrzeganie obostrzeń, przymusowej kwarantannie i godzinie policyjnej. Jak z jego perspektywy Kanada radzi sobie z pandemią? Polecam tekst Gustawa Piotrkowskiego, który przyznaje, że zmienił ocenę potulności narodowej obywateli kraju liścia klonowego. Nie może być inaczej. Na zakończenie sięgamy do naszego poradnika, a w nim granat, czyli owoc na długowieczność. Bóle głowy i nudności, możliwe symptomy problemów z kręgosłupem. Mamo, nudzi mi się. Jak zorganizować dziecku czas wolny oraz pieniądze na piec, czyli o programie Czyste Powietrze. Najnowszy numer niedzieli już czeka na Państwa w kościołach, kioskach i innych punktach sprzedaży. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.